Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Słuchajcie, musimy tutaj się przejść do tego czarnoksiężnika z portowego miasta. Jak on tam się nazywał? Eusebio? Ignatius? I zdać mu sprawozdanie, że zaklęcie udało się wykorzystać pomyślnie. I skosić 200 z Gryty. To jest numer uno. To jest Ignas. Użyłem zwoju swoim zaklęciem. Dobrze, dobrze. I co, zadziałało? Tak, zadziałało. Doskonale. Jeden mały krok dla nauki, jeden ogromny krok dla mojej kariery. Teraz mogę cię nauczyć paru rzeczy o sztuce alchemii. Mogę ci również dać kilka przydatnych przedmiotów, jeśli chcesz. Opowiedz mi o sztuce alchemii. Opowiedz mi o sztuce... Aby przygotować miksturę, potrzebujesz menzurki. Spoko. Będą ci również potrzebne odpowiednie składniki. O, jeden punkcik. Opowiedz mi, co chcesz? To leczniczą też wezmę. Okej. I menzurki on ma. Wezmę je. Są tu różne transformacje. To też się będzie mogło przydać, ale nie w tej chwili oczywiście. Dobra, możemy go zostawić. Jeszcze ten pulpicik. O, niestety. Stół alchemiczny. Jest potrzebny rdest, ale ja chcę oddać rdest do Konstantina, także na razie nie. I zresztą na razie nie jest nam to potrzebne w ogóle, nie? Karl. Co cię sprowadza do tej biednej dzielnicy? Czego tu szukasz? On uczy siły za darmo? Zabłądziłem. Więc lepiej uważaj, żeby cię ktoś nie obrabował. Wygląda na to, że mamy w mieście kilku złodziei, którzy okradają bogaczy. Straż miejska przetrząsnęła ostatnio dzielnicę portową, ale nie udało im się niczego znaleźć. Mhm. Co chcesz wiedzieć o tych złodziejach? Nic, ale wszyscy obywatele są wystraszeni i stali się nieufni, szczególnie względem obcych. Nie daj się złapać w cudzym domu. Nikt nie zareaguje na to uprzejmością. Tak, trzeba się bronić przed złodziejami. Najlepiej nadaje się do tego solidna pałka. Mhm. A, robię okucia i gwoździe. Naprawiam też metalowe części. Nie znam się jednak na wyrobie broni dostatecznie dobrze, żeby cię uczyć. Jeżeli chcesz się tego nauczyć, to idź do Harada. On na pewno wie, jak się wykuwa broń. Na pewno. Jeśli jednak chcesz popracować trochę nad swoimi mięśniami, to mogę ci w tym pomóc. Ile sobie liczysz za trening? 50 sztuk złota i pomogę ci nabrać siły. Jestem. Not worth it. Siła nam się nie przyda zbytnio, nie? Okej. Rozejrzyjmy się tu trochę. Przydałaby się nam jakaś mapa, nie? Tak, to bardzo typowe. Hop. Nice. Myśli, że to takie łatwe. Czemu tu nic nie ma na tych dachach? Ja tak to zapamiętałem, że to jest pełno przedmiotów. Spokój, nie opowiadać mu takich rzeczy. Tam coś leży, ale tam nie doskoczę, nie? Chyba. To przecież wiadomo od dawna. No nie. Mniejsza z tym. Idziemy w tę stronę. No, chciałbym sobie tutaj ogarnąć jak najwięcej rzeczy. Omijamy tamtego łobuza. I tutaj mamy sprawę do załatwienia, nie? Alvin. Chłopie, ten świr z młotkiem mnie dobija. O kim ty mówisz? Nie słyszysz tego walenia? A jak myślisz, kto w porcie przez cały dzień tłucze młotkiem? O tym wariacie Felanie. Codziennie zabiera ze sobą młotek do szopy. Mhm. Mogę się zająć Felanem. Chcesz mi pomóc? A jaki masz w tym interes? Ty mi to powiedz. A, o to chodzi. Dobra, jeśli przestanie walić tym młotkiem, to zapłacę ci 25 sztuk złota. No i załatwione. Ale muszę ci coś powiedzieć. Nie zdołasz go przekonać. To świr. Dotrze do niego tylko wtedy, jak mu zdrowo przyłożysz.
Tak zrobię. Tutaj w porcie nikt nie zwraca specjalnej uwagi na walki. Ale jeśli kogoś tu okradniesz, albo zaczniesz coś kombinować z owcami, to wpadniesz w kłopoty. Spoko. Zastanów się. Pamiętaj, płacę 25 złotych monet. Okej. Felan. Przestań walić młotkiem. Możesz nam... Nie! Muszę to skończyć! Nikomu tego nie powtarzaj. Przestań przybijać albo połamie ci wszystkie kości. Zapomnij o tym, chyba że twoja głowa również potrzebuje niewielkiej naprawy moim młotkiem. Teraz każdy... Pożałuj! Niczego już nie... Oszołom. Musimy poczekać, aż wstanie. Sprytnie. No nie? Nic tu nie ma. Felan, wstawaj. Mądra decyzja. Dobra. Nie próbuj. Kurde. Hej, ty! No dobrze, pokonałeś mnie. Brawo, bohaterze! Przestaniesz walić tym młotkiem, czy mam ci jeszcze raz spuścić lanie? Nie, to i tak. Nie, proszę, nie bij mnie, ale jeśli cokolwiek się zawali, to będzie to twoja wina. Okej. Biorę to na klatę. Ogólnie jestem chory, nie wiem, czy to będzie słychać. Boli mnie gardło, mam katar. Ale nie ma tego złego. Felan już nie będzie walił młotkiem. Słyszysz? Koniec z tym hałasem! W końcu. Myślałem, że ten koleś nigdy nie zrezygnuje. A widzisz. Zrobiłeś mi wielką... O! Trzy dyszki nam wpadły. Nie masz tu nic do roboty. Już idę. Już mnie nie ma. Sorry. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. No nie? Bezi to jest bystry chłopak. Sierp grabie mała kosa. Tutaj przyjdziemy po południu. Aldrich. Co tu porabiasz? To mój dom! Niezły. A jeśli pytasz, co robię przez cały dzień, to ci powiem. Organizuję walki. Ty organizujesz walki? Codziennie. Od południa do wieczora. Dokładnie tutaj. Za magazynem w dzielnicy portowej. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. No i fajnie. Jakie są zasady walki? Całkiem proste. Można używać każdej normalnej broni. Żadnych łuków ani kusz. I żadnej magii. Walczymy, dopóki jeden nie padnie. Kiedy jeden z walczących pada na ziemię, walka się kończy. Zrozumiałeś? Aha. Kto wyjdzie z narożnika, ten odpada. Więc jeśli się wycofasz, ja wygrywam. Stawka wynosi 50 złotych monet. Jeśli wygrasz, zabierasz stówę. Jeśli nie, no cóż, wtedy twoje pieniądze znikają. Zrozumiałeś? Jasne. Chcę z tobą walczyć. Walczę tylko od południa do wieczora. Walka ma jakiś sens tylko wtedy, kiedy jest dość widzów obstawiających zakłady. Mhm. Jest jeszcze za wcześnie. Przyjdź później. Spoko. Słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Wszelkie środki bezpieczeństwa miksturka dotyczące górnego miasta zostaną jeszcze bardziej zaostrzone. On po prostu za dużo... Smoła. Ciekawe co? Tu jest mieszek. Spoko. Czy tu coś będzie? Zawsze też to mieszek. Sama widziałam. To przecież nic nowego. Wszyscy wiedzą. O, tu też mikstura. Hop. O, tu zwój.
I jeszcze jeden mieszek. A tu mamy rdest polny. Sympatycznie. Te mieszki można by pootwierać, nie? Skórzany mieszek. O. 150 wjechało. To ja rozumiem. Tutaj mamy troszkę nawiedzonego pana. Co tu porabiasz? Buduję statek i chcę się jak najszybciej stąd wydostać. Wygląda jednak na to, że nigdy nie zdołam ukończyć budowy. Czemu się tak strasznie spieszysz? Wkrótce przybędą orkowie i spalą to miasto. Czemu tak sądzisz? A nie zauważyłeś tych wszystkich paladynów? Jak sądzisz, co oni tutaj robią? Powiem ci, przybyli tutaj, bo wkrótce rozpocznie się atak orków. Będzie gorąco. Aha. Czy mogę ci jakoś pomóc? Oczywiście. Spróbuj się dowiedzieć, co planują paladyni. Jestem ciekaw, po co tu przybyli. Mhm. Muszę wiedzieć, czy orkowie faktycznie zamierzają zaatakować. A jeśli tak, to w jakiej odległości od miasta się znajdują? Jeden z tych śmierdzieli podobno pojawił się tuż za miastem. Po prostu dowiedz się tyle, ile możesz. Chcę wiedzieć, ile mam jeszcze czasu na dokończenie budowy okrętu. Znasz już moje zdanie. Co się dzieje w porcie? Orkowie depczą nam po piętach, a ty pytasz, co się dzieje w porcie? Chciałem tylko... Największy problem w tym, że w porcie jest zbyt mało statków, żeby wszyscy mogli się ewakuować. Szczerze mówiąc, to jest tu tylko jeden statek i w dodatku należy do paladynów. No to jest problem, tak. Czemu nie możesz dokończyć budowy statku? O, mamy tysiące problemów. Kadłub wciąż jeszcze niestabilny. Brakuje wielu elementów. Niestety, nie mam już pieniędzy na zakup nowych materiałów. A w ostatniej dostawie pełno było korników. O. Moi chłopcy też nie pracują zbyt produktywnie. Jednemu zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby statek był szybki. Drugi najbardziej przejmuje się figurą dziobową. Jakbyśmy nie mieli ważniejszych problemów. Do tego zaginął ostatnio jeden z moich robotników. O. Boję się, że może to spowodować dalsze opóźnienia. Dlaczego dowiadujesz się o tym dopiero? Zaginął jeden z twoich pracowników? Tak, niejaki Monty zniknął bez śladu. Pewnie ten obibok siedzi teraz na jakiejś farmie i cieszy się życiem. Nie trzeba było mu płacić z góry. Kiedy ostatnio widziałeś Montiego? Od 2 dni nie przychodzi do pracy! Podobno nie on jeden zaginął. Tak, i tutaj zaczyna się cały problem. Rybak Farim wspomniał, że zapodział się gdzieś również jego znajomy William. Założę się, że stoją za tym orkowie. No już nie przesadzaj, gdzie znajdę tego Farima? To rybak, więc pewnie gdzieś przy magazynie paladynów. Głowy jednak nie dam. Okej. Mnie to i tak nikt nie słucha. Mnie nie musisz o to pytać. Tu jest Graham, tak? Nie, Brahim. O kurde. Udało się. Mamy mapę. I to się świetnie składa. Brahim. Co tu porabiasz? Nazywam się Brahim. Zajmuję się kreśleniem i sprzedażą map. Skoro jesteś tu od niedawna, to może potrzebujesz planu miasta. Za darmo? Nie jest drogi, a na pewno bardzo ci się przyda, zanim poznasz okolice. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Nie chcę już o tym słuchać. No nie, dziękuję. To prawda, że mieszkańcy miasta znikają bez śladu? Tak, obiło mi się o uszy. O. Nie wiem jednak, czy to prawda. Rozejrzyj się po okolicy. Chciałbyś tu spędzić całe życie? Wcale mu się głos nie zmienił, co? Nic dziwnego, że ludzie się wynoszą. I tak nikt nie pyta. Przyjdź do mnie później. Na pewno będę miał dla ciebie coś nowego. Spoko. Mamy mapę Korinis. Obywatel, Jack. Lares. Naprawdę, sama nie działa. Daj spokój.
Nie opowiadaj mi takich rzeczy. A będzie jeszcze gorzej. Laresa sobie później wykorzystamy do Expioli jak najbardziej, ale jeszcze nie w tej chwili. Dochodzi godzina 10. Zajrzyjmy do Konstantino. On po prostu za dużo gada. Bo wydaje mi się, że mamy wszystkie roślinki. Hej. Jeśli chodzi o te rośliny... Jeżeli sam nie potrafisz sobie z tym poradzić, to nie nadajesz się na alchemika. Rozumiem. Czyli nie mamy wszystkiego. I pozostanie taką. Dobra, to z czasem się ogarnie, nie? Co, bierzemy Bartoka na polowanie. Bartok. Byłem pewien, że tu będzie. Jest, jest, widzę go. Naprawdę sama widziałam. Dobra. Co słychać? Nie jesteś stąd, co? Nieważne, ja też nie. Gdzie się wcześniej kręciłeś? W lasach polowałem na wilki i ścierwojady razem z innymi myśliwymi. Ale? Ale rzuciłem to. Czasy zrobiły się niebezpieczne. Kręci się tam sporo podejrzanych typów. Będzie jeszcze gorzej. Gdzie mogę znaleźć innych myśliwych? Mieliśmy obóz niedaleko tawerny, w połowie drogi do gospodarstwa Onara. Ale nie wiem, czy ktoś jeszcze tam został. Do niedawna obaj przebywaliśmy w mieście. Mój przyjaciel Trokar jest bardzo dobrym myśliwym. Bosper mówił, że kiedyś dla niego pracowałeś. To prawda, ale jego interesują tylko te cholerne skóry. Mówiłem mu, jak się tam zrobiło niebezpiecznie. Nie zwrócił na to uwagi. No cóż, przynajmniej dobrze zapłacił, nie mogę narzekać. Możesz mi coś o nim powiedzieć? Ostatnio ktoś ukradł Bosperowi jeden z jego łuków w biały dzień. Jakiś facet po prostu wszedł do jego sklepu, wziął łuk i wyszedł. Złodzieje są coraz bardziej bezczelni. No nieźle. Możesz mnie nauczyć czegoś o polowaniu? Mogę ci pokazać, jak się cicho skradać i posługiwać się łukiem. Nie mam tyle punktów. Gdzie on teraz przebywa? To dziwna historia. Mhm. Kilka dni temu siedzieliśmy w knajpie Koragona i gadaliśmy o łowach. Nie pytaj mnie, co się dokładnie stało. Byłem nieźle wstawiony. Pamiętam tylko, że Trokar wspomniał coś o zakupie bagiennego ziela. Nigdy nie wrócił. Okej. Gdzie miał kupić to ziele? Chyba gdzieś w porcie. No jasne, a gdzie? Nie próbowałeś go szukać? Nie. Powiadomiłem tylko straż. No dobra, i to. Funkcjonariusze nie zdołali go odnaleźć. Mam nadzieję, że nie zaatakował go wilk, lub nie stało się coś jeszcze gorszego. Myśl, że podczas polowania mógłbym natknąć się na jego zimne truchło, przepełnia mnie strachem. Ten obraz nigdy chyba nie zniknie z mej pamięci. Mhm. Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? We dwóch jest bezpieczniej, to prawda. A więc znasz się trochę na polowaniu? To znaczy, umiesz zdejmować skórę ze zwierzęcia? Tak. Tak. Dobra, ale chcę zobaczyć 50 sztuk złota. Za to będziesz mógł zatrzymać skóry i sprzedać je Bosperowi. Spoko. Uczciwy układ, no nie? Jasne, wchodzę w to. Chodźmy. W porządku, idź za mną. Za południową bramą zaczyna się las. Tam znajdziemy dużo zwierząt. Pewnie więcej niż byśmy chcieli. Pewnie tak. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Zapis i ruszamy w drogę. Ogłasza się, co następuje. Bartok, mam nadzieję, że wystoisz wszystko. Musisz zabić cieniostwora, orka. Dużo przygód przed tobą. A ja będę ubezpieczał tyły. I zobaczy Ładanos, że prysła Valentino dostanie w lampę, ale to wkrótce. Ode mnie nikt się tego nie dowie. O nie, Lothar. O nie. O nie. Ha, udało się. Ha, ha, ha. Super. Nie może tak dalej być. Dobra, zapiszmy sobie. I co? Poluj, koleżko. Świetnie.
Znowu jedna z tych głupich bestii. Okej. Krwiopijce na mnie straszne, nie? Postaram mu się trochę pomóc. Ja pierdzielę. No. Ściekłe te wilki jakieś. Dobra, lecz się, Kamil. Masz fula, masz. Ej, idziemy dalej. Cieniostwór, gobliny i ork. Nie ma innej rady. No dobra, jest tutaj ten cieniostwór, nie? Trzeba go striggerować. O, dostał. O kurwa. O nie, jaki on jest szybki. Dobra. Pięknie. Dobre duo. Dobra, lecz się, lecz. No i jak myślisz, powinniśmy iść dalej w las, czy nie? Co to za pytanie? No pewnie, że tak. W porządku. Miejmy nadzieję, że jakoś to będzie. Nie sraj żarem. Ale już jest trochę trafiony, nie? Muszę się trochę bardziej przyłożyć, żeby mu pomagać. O, coś trafiłem. Oj. No to jeśli chodzi o bezimiennego, to nie wygląda za dobrze. No, koniec z tobą, bestio. Dobra, masz jakieś mikstury jeszcze? O. Co to za ork? Zwiadowca. O! Tego nie było, okej. Może wręcz. Boom! Dość tego, wracam do miasta. Ty no weź. Tutaj jest zbyt niebezpiecznie jak dla mnie, nawet we dwóch. Ork, zaraz za miastem, jasna cholera. No to na razie, możesz sprzedać te skóry Bosperowi. No pewnie, że mogę. Chciałbym lepiej... W porządku. Nie, nie chciałbym lepiej strzelać z łuku. Bezi to jest strzelec wyborowy. To są czarne gobliny, dobra. Olejemy to na razie. Wrócę tu oczywiście. Później. No nie było najgorzej. Bartek przeżył. To nie jest wcale takie oczywiste. Mogłem trochę dalej się od niego trzymać, to jeszcze bym coś wyciągnął, ale on by już tutaj dużo więcej nie zrobił, nie? Ale trochę do poziomu wleciało. Nie ma co dyskutować. Tam są zębacze. Ale tu jeszcze jakieś mopki były, nie? Tu są jakieś krwiopijce małe. Odstrzelę je. Bum. Bum. O to chodzi. Jest kantar. Nie wiem, czy już w tej chwili mogę od niego wziąć zadanie.
Wybierz sobie. Co ty tu masz? 5 menzurek. Wezmę. Amulet duchowej siły. Niepotrzebny. Piracki Cordelas. Jak? Dobra, chodźmy jeszcze kawałek do przodu. Goblin. No traf Bezi. Super. Ej, srebrny pierścień. Super. Rdest polny. Stąd mógłbym pościągać te gobliny, jeżeli byłbym w stanie je trafić, ale wiem, że nie jestem. Ale okej. To co, teraz jak się pomodlę do Innosa, zapiszę sobie, żeby nie tracić złota. Jeżeli się pomodlę i złożę w ofierze stówę, zwiększył twoją siłę o 1. Za stówkę, ja wiem. Chyba podziękuję za taki dar. Bo ta siła to nie jest mi za bardzo potrzebna. Malet. Tu będą jakieś polne bestie. Tego typu rzeczy. Możemy się z tym zapoznać w sumie, nie? Brakuje nam niespełna 600 punktów doświadczenia do poziomu. No ale bijąc takie polne bestie, to by trochę zajęło, nie? Kurde, zajadą mnie te szczury. Frontem. Dobra. Siup. Kur, wracajmy do miasta. O! Enemy. No i okej. To teraz to będzie liczone jako pierwsze wejście, tak? Stać! Słucham. Chciałem ci się tylko przyjrzeć. Wygląda na to, że masz pieniądze. Możesz wejść. Dziękuję. Możemy jedynie przeczekać. Łukiem. Mam swoje zdanie na ten temat. Zajrzyjmy do Bospera. Cześć. Co do tych wilczych futer? Mam je. Proszę. Wspaniale! Wiedziałem, że nadajesz się do tej pracy. A oto zapłata, tak jak obiecywałem. I co? Co myślisz? Czy to nie lepsza praca niż kucie mieczy po całych dniach? Albo napełnianie małych buteleczek w zakurzonej komnacie? Słyszałem, że ktoś cię okradł. Kto ci to powiedział? Pewnie Bartok, co? Nie miał nic ciekawszego do powiedzenia? No cóż. Mówię ci, jak dorwę tego drania, to niech się lepiej modli. Wyszedłem ze sklepu tylko na chwilę. Kiedy wróciłem, zdążyłem tylko zobaczyć, jak wychodzi z moim łukiem na ramieniu. No nieźle. Od razu wezwałem strażników, ale ten niegodziwiec uciekł do portu. I tam go zgubili. Narobiłem takiego szumu, że straż przetrząsnęła całą dzielnicę portową. Ale nic nie znaleźli. Cholerne obiboki. Założę się, że mój łuk jest ciągle w mieście. Poinformowałem strażę przy obu bramach i nie widzieli, żeby ktoś wychodził z moim łukiem. Jak dorwę tego łobuza! Skąd ty to znowu?
takie rzeczy. Dokładnie tak, jak mówisz. Trudno mi w to uwierzyć. Hej, ty, zaczekaj. Chyba gdzieś cię już widziałem. Czego chcesz? Słyszę o tym po raz pierwszy. Mówię przecież, że już cię gdzieś widziałem. A tak. Przecież wiadomo od dawna. Moje zdanie. Spójrz, tak, znaleźliśmy ten portret przy bandytach, na których natknęliśmy się kilka dni temu. Facet wygląda zupełnie jak ty. Identyko. Ci kolesie chyba cię szukali. Nie, mylisz się. Jak uważasz, nieznajomy? Nie można wierzyć. Jeśli jednak portret przedstawia twoją gębę, a ty wmieszałeś się w jakieś kłopoty, to trzymaj się z dala od miasta. Nie potrzeba nam więcej problemów. Nie potrzebujemy tu żadnych zabijaków. Mam nadzieję, że wyrażam się jasno. Oczywiście. Harad? Chwila. Czego chcesz? Słyszę o tym po raz pierwszy. Mam orkową broń, o którą prosiłeś. Pokaż. Dawno już nie miałem w rękach takiej broni. Podczas wojny z orkami byłem żołnierzem. No widać, widać. To były ciężkie czasy, mówię ci. Będę się lepiej. Myślałem, że nie zdołasz tego dokonać. Jestem pod wrażeniem. Że o tym nie wiesz. Nie może. Mogę zostać czeladnikiem u innego mistrza? Jesteś dobrym człowiekiem. Masz moją zgodę. Brian jeszcze przez jakiś czas tu będzie, a potem jego miejsce zajmie jakiś silny chłopak. No i okej. A sprzedajesz też broń? Zapomnij o tym. Wszystko, co robię, trafia do paladynów albo do straży. Mam zamówienie na 100 mieczy od Lorda Hagena. Chcę wyposażyć w nie straż miejską. Łopanie. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. To co, teraz już możemy zostać pracownikiem Bospera, nie? Ode mnie tego nie dostał. Nie mówię ci przecież nic nowego. Mateo. Czy jest jakiś inny sposób, żeby dostać się do Górnego Miasta? Może. Dam ci znać, jak coś wymyślę. Jak uzyskam zgodę pozostałych mistrzów, to nie. Kto w takim razie może przyjąć mnie na czeladnika? No to też nie. Damy sobie z tym spokój. To przecież nie mogę mu pomagać i wbrew jego woli. Nie może tak dalej być. Nie zasłużył sobie na to. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Zastanawiałem się, czy dołączyć do Harada, czy do Bospera. Nie może. I wybieram Bospera. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Hej, wspaniale! Wygląda na to, że już znasz podstawy. Harad uważa, że jesteś dobrym człowiekiem. Torben dał ci swoje błogosławieństwo. Nie jestem zbyt pobożny, ale mnie to nie przeszkadza. Konstantino powiedział, że jeśli o niego chodzi, to możesz się zapisać gdzie chcesz. A Mateo mówi, że jesteś wart swojej wagi w złocie. A to oznacza, że masz poparcie wszystkich mistrzów. Możesz dla mnie pracować, kiedy tylko chcesz. Dobra, chodzę w to. Nie pożałujesz. Myślę, że dobrze nam się będzie razem pracowało. Co mam robić jako czeladnik? To proste. Przynieś mi tyle futer, ile zdołasz. Zapłacę ci za nie lepszą cenę niż każdy inny handlarz. Poza tym, możesz się w ogóle nie pokazywać w sklepie. Poradzę sobie świetnie sam. Dla mnie bomba. Nie mam tu dla ciebie pokoju. Powinieneś znaleźć jakieś łóżko w gospodzie koło placu targowego. Mam dla ciebie kilka skór. O, nawet skóra cieniostwora. Takie są sporo warte. Dobra robota. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. Wow. Nie mówię ci przecież nic nowego. No to coś tam zarobiliśmy, nie? Być tego pewny. To tylko gadanie. Strzał mam 12. Mam swoje zdanie na ten temat. Skórzany pas. Kurde, no wezmę go chyba. A wezmę go, pewnie, że tak. Nie może tak dalej być. Nie może tak dalej być. Pas siły. A ten znowu to samo. Co tam, ziomuś? Tylko gadanie. Gdzie te pasy? Przecież wiedział o
tu. Pas siły. Trzymaj. Było wiadomo, no i okej. Przyszło mi to do głowy. Mamy kolejny poziom, 13 punktów nauki. I jest popołudnie, możemy iść do Alrika. Tak on się nazywał? Spróbujemy swoich sił jako gladiator. Szybki zapis i wjeżdżamy w niego. Chcę z tobą walczyć. Masz 50 sztuk złota? No ba. Proszę bardzo. Mamy nowego zawodnika! Zakłady obstawione. Jesteś gotowy? Tak. No. No to zobaczymy, na co cię stać. Nie przestawaj! Daj z siebie tak, wszystko! Trzymaj! Uderz go! Dalej! Nieźle. Całkiem nieźle. No, nie najgorzej. Niczego nie ma, nie ma czego plądrować. Wstawaj, chłopie. O! To ciekawe, co? Spider-Man. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. O, stary, masz niezły ciał. No nie było najgorzej. Jak widzę, już wziąłeś swoje złoto. Tak, mogłeś zaczekać, aż ci je dam. Dotrzymuję słowa. I jeszcze jedno. Nikt nie rozmawia o tym, co się dzieje za magazynem. Fight Club. Straż pakuje za kratki każdego, kto się tu zjawia. Ci chłopcy nie lubią walk za pieniądze. Okej. Okay. Mieszkasz za tym magazynem? To tylko chwilowe. Kiedy będziesz miał tyle złota, co ja, będzie cię stać na trochę luksusu. Byłem instruktorem musztry w armii, ale rzuciłem to, żeby zaznać przygód i poszukać szczęścia gdzie indziej. A teraz ugrzęzłem w tej dziurze. Moje ostatnie 100 sztuk złota zniknęło w kieszeniach strażników przy bramie. Więc staram się znowu zdobyć trochę pieniędzy. Musiałem nawet sprzedać swój miecz. Komu sprzedałeś ten miecz? Wymieniłem go z handlarzem na targowisku na parę drobiazgów. Facet nazywa się Jora. Pochodnie i trochę żarcia, które dał mi w zamian, dawno już zużyłem. Raczej nie odda mi go za darmo. To stary miecz. Nie będzie za niego dużo chciał. Pomyśl o tych pieniądzach jako o dodatkowej stawce. No okej. Co wiesz o wojnie z orkami? Nie mam wiele do powiedzenia. Wojna trwała zdecydowanie za długo. Prości ludzie głodują. Wszędzie wybuchają chłopskie bunty, które król tłumi bez litości. Ale jest ich za dużo. Jeśli wojna się szybko nie skończy, to będzie koniec królestwa. Możesz mnie wyszkolić? Jasne. Pod warunkiem, że masz dość doświadczenia. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. No, na razie nie jest mi to do niczego potrzebne. To co, wyciągniemy może Laresa na małą przygodę. Co on tu miał, pulpit? O. Dlaczego dowiaduję się o tym dopiero teraz? W zupełności się z tobą zgadzam. Mnie to i... Sztuka walki. Nic się nie zmieni. Czołem, Laresie, byłeś dziś w lesie? Jak nie, to dawaj, ruszamy. Watras mnie przysyła. Poznałeś już Watrasa. Musiałeś zrobić na nim niemałe wrażenie. To tylko. Inaczej z pewnością nie podałby ci mojego imienia. Zwłaszcza, że wciąż trzeba rozwiązać sprawę zaginionych ludzi. Czego ci potrzeba? Nic się nie zmieni. Potrzebuję pomocy. Jak mogę cię wesprzeć? Już mi lepiej. Może jakimś lepszym pancerzem? W tej sprawie lepiej udaj się do Matea. On handluje dobrymi zbrojami. Niestety nie są tanie.
Pewnie da się to załatwić bez znaczącego wydatku, o ile nie masz nic przeciwko odrobinie kłopotów ze strażą. A konkretnie, o co chodzi? Przy domu Matea znajduje się magazynek, ale złożone w nim towary zostały skonfiskowane przez straż. Udaj się do Zurisa na targowisko i wydostań od niego zaklęcie usypiające, za pomocą którego wyeliminujesz strażników. Tam musi być coś niezłego. No, brzmi jak plan. Potrzeba mi lepszej broni. Przykro mi, z tym ci nie pomogę. Zakładam, że odwiedziłeś już targowisko. Nie wiadomo już, komu można... Potrzeba mi pieniędzy. A kto ich nie potrzebuje? Nie mam nic na zbyciu, chociaż... Lichwiarz Lemar ma u mnie dług wdzięczności. Okej. Idź do niego i wypłać tyle, ile ci potrzeba. Ja zajmę się resztą. Znajdziesz go w porcie, w pobliżu przejścia do dolnej części miasta. Ja bym to... Okej. Chyba teraz wspomniał, że możesz mi pomóc dołączyć do jednej z gildii. Nie lubisz się przepracowywać, co? O. Rozumiem. Jeśli chcesz się przyłączyć do Lee, to mogę pogadać z najemnikami. Z pewnością łatwiej byłoby ci się wkręcić do klasztoru. A zdecydowanie najprostsze byłoby dołączenie do straży. Którą gildię wybierasz? Klasztor. Watras pewnie się tego nie spodziewał. Inaczej by cię do mnie nie przysłał. Jeśli chcesz się dostać do klasztoru, to będzie cię to kosztować. Nie pozwolą ci wejść do środka, jeśli nie opłacisz daniny. Tylko Watras może coś z tym zrobić. Musisz z nim pomówić w tej sprawie. Okej. Co, łączycie z Watrasem? Powiedzmy, że mam pewną umowę z magami wody. Jasne? Jakiego rodzaju umowę? My dla nich pracujemy, a oni dbają, abyśmy nie mieli kłopotów przez naszą przeszłość. Mówisz teraz o wodnym kręgu, tak? He? Wiesz o nim? Watras mi powiedział. Trzeba było tak od razu. Opowiedz mi więcej o wodnym kręgu. Krąg jest dla magów wody tym, czym paladyni są dla magów ognia. W odróżnieniu od paladynów, krąg woli jednak pozostawać w cieniu. Krąg jest potężną bronią w walce z niebezpieczeństwami zagrażającymi ludności Korinis. Aby było to możliwe, nikt z nich nie może jednak wiedzieć o jego istnieniu. Aha. Więc nic na ten temat nie mów. Nie ma sprawy. Na jaki temat? Co do zaginionych? Powiedz, co wiesz o tej sprawie. Powiedz, co wiesz. Pierwszy był miejscowy rybak imieniem William. Pewnego dnia po prostu nie wrócił z morza. Początkowo sądziliśmy, że jakiś potwór morski zniszczył mu łódź podczas połowów. Wkrótce jednak zaczęli znikać inni. Dlatego też nie mamy pojęcia, jak się zabrać do tej sprawy. Musimy chyba czekać na jakiś ślad. Czy to nie jest zadanie raczej dla straży? Czy ta? Już widzę, jak cokolwiek robią w tej sprawie. Nigdy nie znajdą przyczyny tych zdarzeń. Uznają, że ludzie po prostu znikają bez wieści. Okej. Okay. To tylko gadanie. Chciałbym się przyłączyć do wodnego kręgu. Dobry pomysł. Choć decyzja należy do magów wody. Co innego. Rozumiem. Właściwie może być go tylko żal. Dobra, chodźmy. Nie mogę się stąd ruszyć, dopóki ktoś mnie nie zastąpi lub nie zostanie rozwiązana sprawa ginących ludzi. Znasz już moje zdanie. Watras wręczył mi ten ornament, abym ci go przekazał. A to ci niespodzianka. Znowu wszystko na mojej głowie. Powinienem był się domyślić. Teraz muszę przebyć całą wyspę i oddać to coś magom wody. Wcale mnie to nie dziwi. Czym konkretnie się tu zajmujesz? Robię to samo, co wszyscy pozostali. Wykonuję zadania zlecone przez magów wody. Część zaginionych to rybacy. Razem z nimi zniknęły również ich łodzie. Właśnie dlatego stoję tu i obserwuję port. Może uda mi się coś odkryć. Może. Możesz mi pomóc. Dam ci mój pierścień z akwamarynem. To znak wodnego kręgu. Załóż go. Dzięki temu inni rozpoznają, że pracujesz dla mnie. Znajdź mi zastępcę tak, abym mógł w spokoju odnieść ornament. Ktoś z nas z reguły obserwuje targowisko, choć nie mam pojęcia, kto zajmuje się tym w tej chwili. Najlepiej porozmawiaj ze wszystkimi przebywającymi tam ludźmi. Właściwa osoba rozpozna cię po pierścieniu. Powiedz jej, aby znalazła zastępstwo. Przecież wiadomo. Zrobię to za ciebie.
Nie, chyba lepiej będzie, jeśli ja to zrobię. Możesz mi jednak towarzyszyć, jeśli chcesz. Niestety nie mogę teraz opuścić tego miejsca. Muszę pilnować portu. Spoko. Powinien był wiedzieć lepiej. Symbol przynależności do wodnego kręgu. Ten pierścień należy do Laresa. Nic się nie zmieni. Na targowisku, nic tak? Nie wiem. Jeszcze sobie zajdziemy do Lemara, oczywiście. Lemar, co słychać? Ile chcesz? Co masz na myśli? Zajmuję się pożyczkami. Skoro do mnie przychodzisz, to czego mógłbyś chcieć? Oczywiście pieniędzy. Oczywiście. Jasne, ile chcesz? Pobieram 20% od pożyczanej sumy. A daj 2 stówy. To sporo pieniędzy. Jutro masz się tutaj zjawić wraz z moim złotem. Jasne? No jasne. Dobra. Targowisko. To zapewne tutaj. Rura. Cześć. Skąd ten sceptycyzm? Widzę u ciebie znak wodnego kręgu. Może ciszej. Jesteś jego członkiem? A jeśli tak? To wiedz, że Larysowi marzy się zmiana pracy i odwołanie z placówki w porcie. Zobaczę, czy uda mi się znaleźć kogoś, kto zechciałby go zastąpić. Rozumiem. Masz dla mnie jakąś robotę? Nie, mam już chłopca na posyłki. Porozmawiaj z innymi kupcami. Okej. Okay. Amulet życia. Fajny, nie? Ale trochę drogi. Deczko drogi. Wrócimy tutaj. Zuris. Jestem Zuris, mistrz mikstur. Może potrzebujesz esencji leczniczej lub magicznego eliksiru? Jeśli tak, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. Sam przygotowujesz swoje mikstury? Nie. Na ogół kupuję je w klasztorze lub dostaję od alchemika Konstantina. Jeśli interesuje cię proces przygotowania mikstur, możesz z nim porozmawiać. Z tego co wiem, potrzebuje asystenta. Jest jednak zbyt dumny, by spróbować go znaleźć. Głupiec, bardziej uparty niż osioł. Przechodzi tędy, gdy wychodzi wschodnią bramą, by nazbierać ziół na swoje mikstury. Gdzie dokładnie Konstantino zbiera zioła? Przechodzi przez wschodnią bramę i znika gdzieś w gęstwinie na lewo. Powiedział mi raz, że rosną tam wszystkie składniki prócz królewskiego szczawiu. Czy Konstantino powiedział ci kiedyś, gdzie szukać królewskiego szczawiu? Raz słyszałem, jak mówił, że ową roślinę można znaleźć jedynie w pobliżu kamiennych kręgów. Okej. Niedaleko farmy Lobarda, to ta przy bramie. Tam właśnie znajdziesz jeden z kamiennych kręgów. Z tego co wiem, znajduje się na wzgórzu. Kiedyś był tam chyba grobowiec. Dzięki. No, on tu też ma dużo dobrego. Amulet oświecenia. Ej, fajny. 1300. Bardzo fajny. Oj, skąd na to wszystko pieniądze brać? Człowiek by wszystko kupił, nie? Hakon. Hej, ty. Jestem Hakon, handlarz bronią. Widzę. W dzisiejszych czasach każdy powinien nosić broń, szczególnie poza miastem. Co wiesz o zaginionych mieszkańcach Korinis? Wielu z nich przechodzi przez wschodnią bramę miasta. Części z tych, którzy przychodzą, nie widziałem nigdy w życiu, a wielu takich, którzy wychodzą, nigdy już nie wraca.
Tylko ostatnio wydarzyło się coś niezwykłego. Mianowicie? Był taki gość, chyba Joe miał na imię. Gadał na lewo i na prawo, jaki to wkrótce będzie bogaty. Twierdził, że zna sposób na dostanie się do wież, w których straż przechowuje broń. Od tej pory przestał się pojawiać. Nie zobaczyłem go już nigdy, choć wcześniej widywałem go codziennie o tej samej porze. Pomyślałem, że może aresztowała go straż i ich o to zapytałem. Lord André nie miał pojęcia, o co mi chodzi. Nigdy nawet nie słyszał o tym gościu. Faktycznie dziwne. Co wiesz na temat paladynów? Ci goście doprowadzają mnie do ruiny. W mieście można kupić co najwyżej krótkie miecze. Wszystko, co jest dłuższe niż pół metra, zostaje przez nich skonfiskowane. A w zamian mogę sobie za darmo pomieszkać w gospodzie. Super. Skąd bierzesz broń? Do tej pory kupowałem broń od kowala Harada. Jednak teraz Harad produkuje miecze tylko i wyłącznie na użytek paladynów. Pracuje dla nich jak szalony, dzień i noc. I to za darmo. Uważa to za swój obowiązek. Patriota. Dlatego mogę ci zaoferować jedynie resztki moich towarów. Mhm. Pas straży. Amulet pancerza. Kostur sędziego. Nawet spoko, nie? Jest Jora. Niech Inos będzie z tobą, nieznajomy. Jeśli szukasz porządnych towarów dla podróżnika, trafiłeś we właściwe miejsce. Ale ostrzegam cię, jeśli weźmiesz coś bez zapłaty, zawołam straż miejską. Chwileczkę, czy ja wyglądam na złodzieja? Ha, nie byłbyś pierwszym, który ucieka dziś z moimi rzeczami. Oho, ktoś cię okradł? Ktoś... Nie mogę tego udowodnić. Gość był wyjątkowo przebiegły, przedstawił się jako Rengaru, a o ile to naprawdę jego imię. Przez kilka ostatnich dni kręcił się wokół targowiska. A co wieczór daje w szyję przy stoisku z piwem w dolnej części ulicy. Założę się, że ten drań pije za moje pieniądze. No na bank. Na chwilę spuściłem z niego wzrok, a moja sakiewka zniknęła. Mógłbym odzyskać twoje złoto. He? A czemu niby miałbyś to zrobić? Chcę część złota jako nagrodę. Najpierw odzyskaj moją sakiewkę, a dopiero wtedy pogadamy o twojej nagrodzie. Okej. Ostrożnie. Jeśli pobijesz tego drania, zajmie się tym straż miejska. Ostatnimi czasy zaczęło się tu robić naprawdę ciężko. Od chwili, gdy paladyni przybyli do miasta, strażnicy miejscy rozdają surowe kary za udział w bijatykach. Więc lepiej coś wymyśl. Postaram się. Spoko, ogarnę to. Alric mówi, że masz jego miecz. Chodzi ci o tego Obdartusa, który wymienił swoją broń na parę pochodni i kawałków mięsa? Tak, o niego. Wciąż mam ten miecz. Ile za niego chcesz? Cóż, dla ciebie 50 sztuk złota. Wydaje mi się, że jak złapiemy Rengaru, to on nam odda ten miecz za darmo. Ale przekonamy się o tym dopiero w następnym odcinku, a tymczasem ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.